tygodniu, do końca tego tygodnia i no, założę mu sprawę w sądzie, bo ja dużo rzeczy rozumiem. Ja też jestem odpowiedzialny za wiele rzeczy, które mówię i mogę ponosić za nie odpowiedzialność, ale nie moja rodzina. Potem, wiesz, potem pisze do mnie kuzyn, dzwoni do mnie ciocia, odzywa się do mnie babcia, wiesz, i się mówi, co tu piszą, że co, że to nie jest twoje dziecko, wiesz. Nawet była taka śmieszna sytuacja, pojechałem do Belgii na Tomorrowland i podchodzi do mnie Marcin Dubiel i mówi, ty stary, ale to prawda? Więc widzisz, są to pomówienia, które niosą za sobą konsekwencje, a ja na to nie pozwolę, nie? Mhm. A życiu, czy akceptujesz... Dokończę, no. W życiu najważniejszą osobą dla mnie jest mój syn. Ja nie pozwolę, żeby ktokolwiek próbował, nie wiem, wpływać na opinię ludzi, wiesz, żeby potem szedł po ulicy, żeby ktoś mówił jakieś głupoty. Więc no, odnośnie jeszcze tam były takie szoty, to oczywiście też kilkusekundowe, jak ja ludzi wyzywam. Owszem, ja wyzywam ludzi, mnie często ponosi, ale ja najbardziej się właśnie odpalam w momencie, kiedy ktoś mi rodzinę wyzywa, kiedy ktoś właśnie pierdoli takie rzeczy. Ja wiem, że nie jestem idealny, ale no, jest ta granica, którą oni przekroczyli i czasami też ludzie w internecie przekraczają.